Cześć, witam w kolejnym vlogu u mnie na kanale. Kręcę go tradycyjnie, czekając na szkolenie, bo tak się złożyło, że mam kolejne szkolenie w Gdańsku, tym razem we Wrzeszczu. I sobie stwierdziłem, że wykorzystam tę sytuację, nagram vloga i troszeczkę spraw przy okazji wyjaśnię, bo się parę spraw tutaj takich dziwnych porobiło, które chciałbym jednoznacznie wyjaśnić, żeby nie było niedomówień. Pierwsza sprawa jest związana z poprzednim vlogiem z Gdańska, że generalnie Wam się podobało i tak dalej, i tak dalej, ale było parę uwag, że te zdjęcia są zbyt rozbiegane. Także popatrzyłem sobie, co tam na rynku i udało mi się nabyć taki fajny gimbalik. Nie wiem, jak on się tam nazywa fachowo, z Hiwin, jakoś tak tam. Nie będę, że tak powiem, szczępił języka, bo pewnie i tak nie znam tego dialektu na tyle dobrze, żeby to wypowiedzieć. W każdym razie proszę Was tylko o to, żebyście dali w komentarzu ocenę, jak Wam się widzi tym razem stabilizacja w obrazie. Czy ona jest wystarczająca, czy coś jeszcze pokombinować, no bo jak to mówię, człowiek się całe życie uczy, rozwija. No i fajnie by było, żeby to też było fajne, miłe dla oka. Druga sprawa, którą chciałem dzisiaj wyjaśnić, to sprawa prosta dosyć, wydawać by się mogło, aczkolwiek mam wrażenie, że nie wszyscy, którzy mnie śledzą od początku, zdają sobie z tego sprawę. W każdym razie chciałbym to jasno wyjaśnić, że ja nie jestem tylko i wyłącznie youtuberem, nie jestem okazyjnie, epizodycznie aktorem, ale przede wszystkim pracuję też w branży filmowej. Także tutaj fakt, że ostatnio na swoim profilu prywatnym na Facebooku zamieściłem zdjęcia, że tak powiem, z uroczystości wmurowania kamienia węgielnego, gdzie stałem jako operator obok dużej ilości księży, to wcale nie oznacza, że ja tam grałem rolę. Ja tam filmowałem, byłem jednym z operatorów. Spoko los, przecież tu się nic nie wydarzy. Tutaj, gdzie przed chwilą stałem w tle, za mną zresztą też ulica, odbywały się ujęcia do Limo 2012 jakiś czas temu. Teraz Wam pokażę miejsce, gdzie jednemu z chłopaków głowa eksplodowała. I tak się składa, że byłem jedną z osób, która tą głowę eksplodowała. No, zrobiło się ciepło, więc tak zdjąłem kurtkę, zostawiłem w aucie i dalej nawijam. A co nawijam? Czekajcie, zmienię kadr trochę, o, będzie lepiej. A mianowicie, żeśmy jakoś rok czy dwa lata temu kręcili tutaj na Wajdeloty teledysk dla Pauliny Przybysz do kawałka pod tytułem Pirks. Znaczy, kręciliśmy to może za dużo powiedziane, bo ja akurat tutaj nie byłem w ekipie producenckiej, tylko jako aktorskiej, tak? Bo grałem bądź co bądź na legalu policjanta zatrzymującego oprycha, którego to grał w tym przypadku Silver. Pozdrawiam. Tutaj, przy tej barierce miało to miejsce. Twierdzić, że nie byłoby takich podtopień ani zalań, gdyby mniej betonu było, a więcej zieleni i zwykłej ziemi i trawy. Bo ziemia, jak wszyscy, no, albo prawie wszyscy wiemy, wsiąka wodę. Beton, asfalt niekoniecznie. A ilość studzienek, która tu przynajmniej w centrum miast jest, w przypadku jeżeli centrum znajduje się w dolince, no, niestety, no, jeżeli u góry się rozbudowują kolejne partie osiedlowe, to z góry woda zawsze w dół spływa. I
te rury po prostu nie zawsze wydalają. To jest tak, jakbyście mieli, nie wiem, rurę o przepustowości 10 jednostek, która wydala na sam centrum. Po czym bierzecie, dodajecie z góry, z górnych partii osiedli kolejne 100, to już macie 110. I później, kurna, wielkie zdziwienie, że studzienki wywalają. Albo że to jest podtopienie. No, ja nie jestem jakimś inżynierem drogowym, ale wydaje mi się to dosyć logiczne, co mówię. No, takie moje przemyślenia podczas spacerów. W tym przypadku we Wrzeszczu, ale podejrzewam, że to jest zmora generalnie polskich miast. Wszystko jest budowane na wczoraj. Z kolejnych spraw, jakie chcę poruszyć dzisiaj, to jestem troszkę obłożony dodatkową robotą, bo z żoną podjęliśmy decyzję o adopcji dwóch kociaków, a że kociaki mają być niewychodzące, to buduję im katio. Katio, dla tych, co nie wiedzą, to jest takie patio, taki zabudowany balkon siatką, żeby kotki nie wypadły, żeby nic się do nich nie dostało i tak dalej, i tak dalej. Taka, powiedzmy, no, swoista złota klatka, tak, ale no, to jest jeden z wymóg adopcji, także jak to mówią, nie kupujemy, adoptujemy, tak, i tutaj no, nie będę w tej chwili więcej zdradzał, bo to jest jeszcze cały czas rozwojowe, ale się pochwalę, jak już coś więcej będzie wiadomo. Tutaj przy okazji chciałbym Was poinformować, że na moim imiennym kanale Sebastiana Dusza, do którego link będziecie mieli tu i w opisie, jeżeli jesteście zainteresowani takimi wrzutkami bezmontażowymi z mojej strony, to tam się będą znajdować, bo stwierdziłem, że czasem się dzieje tyle rzeczy, że to się nie nadaje za bardzo na takiego vloga oficjalnego, a fajnie jest, że tak powiem, gdzieś jakiś taki cyfrowy pamiętnik mieć, i właśnie tam się znajdują wrzutki. Ja nie wykluczam, że z tamtych wrzutek coś wykorzystam do jakichś większych vlogów, ale to wszystko czasu wymaga, a nie wiem, czy to jest gra warta świeczki. No, w każdym razie nie, chyba tak będzie lepiej, jak trzymam, co? Dajcie znać. Dalej, bliżej. No, ale lepiej mnie słychać, jak jestem bliżej. Dobra, zobaczmy, co ja tu jeszcze przygotowałem dla Was dzisiaj. Aha. Chciałbym odpowiedzieć odnośnie urbexów. Dwa urbexy zostały zmontowane. Jeden jest na tapecie, ale czekam jeszcze na ujęcia z drona, żeby zamknąć temat. A tu się przejdę może. Także jak najbardziej pamiętam o urbexach, chcę je zrobić. Są w trakcie roboty, tylko no niestety tutaj czekam na jedno ujęcie, które jest dosyć kluczowe. To tyle, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Jeżeli Wam się film spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam serdecznie do subskrypcji. Jeżeli macie jakieś komentarze, to zostawcie oczywiście pod tym filmikiem. To jest z mojej strony gorąca prośba, dajcie znać, jak się Wam dzisiejszy odcinek, czy zostaje sobie stabilizowany, czy będziemy musieli coś jeszcze pokombinować w tej kwestii. Ja się będę z Wami żegnał, zapraszam Was także na grupy facebookowe, które na tę chwilę, oraz zajaranie kamerowanie na mojego instagramowego profila. I co? To tyle na tę chwilę, pozdrawiam, cześć! We'll be right back.